To jest protest, który jest elementem determinacji i przerażenia rolników już nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Absolutnie go popieram, bo żadne argumenty polityczne, które były podnoszone wcześniej w rozmowach z politykami, z Komisją Europejską, również to, o czym ja mówię od dawna, że jest zagrożenie rolnictwa europejskiego, do tej pory nie przyniosły żadnych efektów. Ci, którzy rządzą Europą, realizują swoją jakąś agendę, swoje pomysły, nie licząc się w żaden sposób z rolnikami. Dlatego rolnicy, to już jest gest desperacji, widzą, że to jest może ostatnia walka. Jeżeli przegramy, to rolnictwo w Europie będzie zwijane pod różnymi pretekstami. Z jednej strony, że szkodzi klimatowi, szkodzi przyrodzie i to coraz bardziej jest nakręcane w debacie publicznej twierdzenie, że rolnictwo jest działalnością szkodliwą, zarówno hodowla zwierząt, jak i uprawy. Jest również psucie pewnego wizerunku rolnika, tego osobistego szacunku, tego poczucia godności. Mówi się o tym, że rolnicy są barbarzyńcami, którzy dla swoich partykularnych interesów, swoich korzyści męczą zwierzęta, niszczą przyrodę, czyli jest jeszcze dodatkowo również i wizerunkowo niszczenie rolnictwa. Ale ta ideologia, która zaczyna dominować, jest również niebezpieczna ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe i rolnicy to rozumieją. Nie rozumieją tego w dużej mierze ludzie z miast, którzy mają żywności pod dostatkiem. Europa marnuje ogromne ilości żywności, nie wiedząc o tym, że jeżeli nie będzie rolnictwa własnego, europejskiego, tego, które oparte o gospodarstwa rodzinne, radzące sobie z produkcją, nie będą wytwarzały żywności, to uzależnienie Europy, do czego dąży Komisja Europejska i ci rządzący, od żywności zewnętrznej, czy z Ameryki Południowej, czy z Nowej Zelandii, czy z Ukrainy, to jest, nie gwarantuje bezpieczeństwa żywnościowego w dłuższej perspektywie czasu.